Kapłan, zakonnik, salezjanin ma prawo ufać swoim przełożonym i hierarchom Kościoła. W co powinien był ufać? W ich wiarę, ich intencje. Że ich wiara jest wiarą katolicką, a intencją jest wiarę katolicką wyznawać, szerzyć i bronić. W związku z tym jak najbardziej, jeżeli widzi, że dzieją się okoliczności, które sprawiają, że msza święta zostaje wyrugowana, ma prawo żądać, czyli błagać z zaufaniem. A co jeśli ta prośba nie zostaje spełniona? W ogóle jakby na nią się było głuchym. Są ci, którzy mówią o tym, że księdza Michała chce się wydalić ze stanu duchownego. Nie wiem, jakimi to procedurami się ma odbywać. Jakieś pewnie krętacze prawnicy, jak świeccy potrafią, to duchowni tym bardziej, skoro był jeden, co zaświadczał jako profesor czy wykładowca prawa kanonicznego na miejscowym tu w Poznaniu wydziale teologicznym. Dajcie mi małżeństwo, to je rozwiodę. O czym zeznawał student, zaświadczał student podczas spotkania z księdzem profesorem Guzem, to był 8 stycznia bodaj 2016 roku, publiczny. W świetle nowego prawa kanonicznego, podpisanego przez JP2, dajcie mi małżeństwo, to je rozwiodę. Powód się zawsze znajdzie. I możliwość dostosowania do tego procedury przepisów prawa kanonicznego. Więc co w przypadku, kiedy zakonnik, kapłan widzi, że nie ma ani intencji, ani zamiaru obrony i przywracania mszy świętej w rycie rzymskim? No przychodzą różne konkluzje, łącznie z tym, że to nie jest wiara katolicka, to nie są hierarchowie katolicy. Kościół katolicki tak nie ma. Kościół katolicki wobec Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w rycie rzymskim zachowuje Kościół, czyli wszystkie osoby, które w tym Kościele są i które go reprezentują, zachowuje największy szacunek, powagę wobec czegoś świętego. Ci, którzy tego nie mają, są w Kościele katolickim? Ksiądz proboszcz jest w Kościele katolickim? No, a jakże nie? A ksiądz odprawia mszę świętą w rycie rzymskim? Nawet jej nie znam. To w jakim ksiądz jest kościele? W jakim ksiądz jest kościele? Ksiądz Pizoń, ksiądz Glabas, ksiądz Szymczak, ksiądz Gondecki, ksiądz Gus, ksiądz Oko. W jakim ksiądz jest kościele?